Proszę Państwa, sensacja. Ja jestem na Wawelu, tutaj przed wejściem do krypty świętego Gereona, dalej prokatedry Bazyliki świętego Gereona, jednych z pierwszych kościołów tu na Wawelu. Tu jest wyjście, prawda, z komnat królewskich i tu jest słynny kąt, w którym się ludzie gromadzą, energetyzują przy ścianie, prawda, tutaj, w tym kącie. No i tu jest główne wejście do krypty świętego Gereona, dawnej prokatedry wawelskiej, która sięga tam w kierunku dzielnica Batorego i katedry. No więc widać, że tutaj ludzie z reguły urzędowali. Dzisiaj jest puchy, bo była taka próba koncertu i ludzi troszkę pogonili. I ja teraz widzimy, że jesteśmy na dziedzińcu arkadowym wawelskim. Piękna flaga na baszcie senatorskiej. I ja teraz chciałem jeszcze pokazać, bo już od 30 będzie po prostu otwarta krypta dostępna, bo będzie pokazane również tutaj tak zwany zaginiony Kraków. Zaginiony Kraków, który jest za tymi murami, tam gdzie jest kościół Najświętszej Marii Panny Feliksa i Adamkta, i będzie cała trasa turystyczna. I proszę Państwa, co najciekawsze, władze organizują 30 konferencję prasową. Właśnie tutaj widzę ogłoszenie, że będziemy mieli konferencję prasową. Konferencja prasowa i dotycząca tajemnic, prawda, Zamku Królewskiego na Wawelu. I tutaj pisze, że między innymi będzie o kościele świętego Gereona w ramach tych tajemnic 30 lipca, tylko coś nie mogę znaleźć. Godziny, tu są raczej sponsorzy, więc 30 lipca, czyli za 2 dni, nam Zamek Królewski odkryje tajemnicę i pokaże tą całą trasę turystyczną, jaką nam teraz zaproponują. A tu mamy jeszcze inne skarby wawelskie. I proszę Państwa, jest tak, że tutaj ten dziedziniec, przez jego środek przechodziła dawna właśnie prokatedra świętego Gereona. Ona została potem przebudowana, częściowo zniszczona, i ona szła tutaj w kierunku, przez ten dziedziniec Batorego, w kierunku kaplicy Batorego Najświętszej Marii Panny i w kierunku obecnej katedry. A tu u góry widać łuki, przez którymi mogli się przedostawać najwyżsi dostojnicy, łącznie z królem, do katedry prosto bez gawiedzi. No i proszę Państwa, to jest na tyle. I już lada chwila będziemy mogli skorzystać. Szkoda tylko, że tym razem nie zanosi się, żeby były te koncerty, co były o zmierzchu na dziedzińcu Batorego. No ale choć będziemy mieli otwartą kaplicę Gereona, kościół Gereona i tajemnice wawelskie już 30, czyli za 2 dni. Amen.